Okej, jestem w końcu w tym miejscu. Okazuje się, że to po prostu jest za tą barykadą, no. Tu. Musiałem wyżnąć tutaj wszystko, ognisko jest tam. No. Więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Właśnie, konia nie mogę wciąż używać, więc przebiegnięcie przez to może być problematyczne. Kto tam we mnie strzelał? Nawet nie widziałem tego za bardzo. Wystarczyło, że się tutaj wychyliłem zza tego murku. O, ciekawe. Tutaj już nie mogę przyzywać samonów. Ja chciałem je zachować. No. Przetestowałem tych pół ludzi samona. Nawet spoko, nie wiem. Myślę, że są lepsze niż wilki. Bo właśnie jeden tam sobie do minda czy czegoś wrzuciłem, żeby móc... Tylko po to, żeby móc ich samonować. No. O, już coś strzela, nie? A, zdążył. Co to strzela i dlaczego? Tam jest balista, widzę. Świetnie, a to jeszcze wybucha, kuźwa. Ja pierniczę. Jolo! I z drugiej strony też? Wstawaj! Jezus Maria. Gdzie ja jestem? What? Gdzie ja jestem? WTF? Lew z mieczem. Nieźle, nieźle. Ups. Nie wpisałem się na to. Czas na... Nie na to, chciałem regenerującą flaszkę. Uźwa, umrę tu, no. Smutno. Dzięki. Bajo. Mam nadzieję, że tu jest jakieś ognisko. Jest. O Boże. No dobra. How? Czy to jest ten most? Tak. Tower Bridge to jest to. No. Czyli dobrze myślałem. Jezus Maria. Dobra. Tu są jakieś rzeczy. A, oczywiście, że coś tu jest. 100%, tak. Już byłem przekonany, że te posągi się ożywią. Mogę samonować. No to kuźwa chętnie. Do dzieła moje przydupasy. O Jezus, tu są dwa lwy. Fajnie. Aha. Może tylko jeden. Spaduwa, kurna. Mhm.
No fajnie, że drzewa sobie wyrywa. Ładnie skacze. Pudło. Tym razem nie pudło. No, chciałem się rolować, ale coś nie wyszło. No dobijmy go wreszcie. Co to za szaleństwo? Pazurki, dobra. To idziemy, póki mam w ogóle moją bandę. Halo, do dzieła. Pomóżcie. Dobra, wy się zajmiecie łucznikami, czy nie? Łucznikami. O, ty jesteś niebezpieczny. Dobra. Nieźle, nieźle. Jeszcze jakichś dwóch przetrwało. No to zapraszam. No, do dzieła. Może jakiś backstabik? Serio? Nie zablokowałem? Mhm. No, chyba w sumie ten taki podmuch wiatru, czy ten skill jest fizyczny, bo daje się zablokować. Trumna. Snajper. Coś jeszcze. Beware of up. No jak to był ten trąbacz. A, dalej tam jest, kuźwa. Ja pierdziele. Chętnie bym was zastrzelił. Ciekawe, czy się da. Da się. To wspaniale. Z tym będzie trochę gorzej. Dobra. No, wystrzelałem trochę strzał. Ja pierdziele. Nie umrzyjmy teraz. O nie. Zapomniałem, że te balisty jeszcze tam są. Fuck. No dobra. Może jakoś tam po nie pójdę, jeśli się da. Dobrze, był tylko jeden life na szczęście. Uff. No fajnie tutaj. Wyczyściłem to wszystko. Pytanie, czy to jest główny jakiś taki dziedziniec? Właśnie pytanie, jak te balisty zneutralizować i czy w ogóle jest w tym sens? Jezus, tu jeszcze więcej was jest. Ciekawe, czy są lewki. Może uda się bramę otworzyć? To jest główna brama, no okej. Okay. To byłoby wspaniałe, gdyby się udało bramę otworzyć. Byłby kolejny skrót. Bezpośrednio z ogniska. Kuźwa. A jak? Rage. Jak to zabić? Chyba zestrzelić trzeba. Spieprzaj, dziadu. Dobra. Łyknę flaszkę, bo dużo więcej tutaj chyba nie ma rzeczy. A ty co?
pogrzało. Oho, oczywiście. Tak, mogę to zablokować. Kuźwa, jaki cham. Aha, jeszcze coś? Kurna, jak to, jak się tej balisty pozbyć? Zastrzelić go stąd chyba, bo inaczej to nie widzę. Jeszcze kuźwa strzelił, tam ktoś jest nawet. Hamuwa. Widzę tam trzeciego jeszcze. Nie wiem, czy do niego dostrzelę, może. Okej. Czas skraftować więcej strzał. Tego chyba używam aktualnie. Co? Coś mało. Mam kości. Jezus, te kości to idą jak woda do kraftowania. Czy jest jeszcze jakaś balista? Znienacka. O, tam jest ognisko. Ha. Oczywiście, że jest. Jak żeby mogły nie być balisty, kuźwa. Niby kurna gdzie i skąd? Ale trzeba przyznać, że dobra fortyfikacja tu zachodzi. Tam! Okej. No to panie kolego. Dobra, najpierw dotknijmy ogniska, żeby nie było smutku. Tak, otwieramy bramę. Pięknie. Jakaś dobra runa. Czyli sporo rzeczy tutaj mamy. Szmata komunera. Teraz balistami się zajmiemy. Wreszcie. Otworzyłem, otworzyłem. Jeszcze strzelacie, kuźwa? Wstydu nie mają. Normalnie. Udło. Patafianie. Zemsta jest słodka. Ale szkoda, że ja nie mogę tego używać. Co to tyle plam krwi? Szczur? Co? Co to za jakieś kurde... bezsensowne wiadomości. Ale dobra. Może... Nie, nie da się tędy przejść gdzieś dalej. Czy tamta balista... wcześniej, no to nie mam pojęcia, jak się nią zająć. Albo na przykład tutaj, tych u góry. Jak nie masz jakiejś broni dystansowej, no to bajo, nic nie zrobisz. Bardzo dziwne. Nie no, musi się tam dać wejść. Bo widzę itemy. Tędy? Jest tu jakieś przejście? Sporo materiałów. Hmm.
Co to ma być? No drzewo, nie domyśliłbym się. Dobra, czy teraz już tu jest bezpiecznie w okolicy? To jeszcze obejdę sobie ten zewnętrzny dziedziniec. Zobaczę, czy czegoś nie ma. Ach, zaraz nie, to jest most. Brama była tam. Spoko. No dobrze, dobrze. Tam jest ta balista cholerna. Nie wiem, jak się jej pozbyć na razie. Trzeba mieć to na uwadze. Więc może zaznaczę tutaj, że gdzieś tam jest balista i coś z nią być może da się zrobić. A te inne znaczniki, co to było? To były chyba... To były drzwi. Nie, tam były drzwi, a to był ten posąg świecący. Dobra, tutaj jakieś itemy leżały. Grupa? Niby gdzie? Aha. No i teraz możemy z tego ogniska też przyjść. Super. Koń dalej nie działa. No to... Czy da się gdzieś tam głębiej wejść? Jakoś tędy. Da się zejść niżej. A co jest tu? A, tu było nic, więc chyba trzeba niżej. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Co? To donikąd nie prowadzi, znaczy no... Do wejścia. Czy to znaczy, że... Że nic tu nie ma i... Ale tam są itemy! Kurde, jak tam wejść? Mamy zagwozdkę. No nic, pójdę na most i zobaczymy, może z mostu jakoś się da, bo no tutaj nic się nie da. Tu jest most. Na wprost jest główny zamek. No dobra. Tutaj były jakieś wiadomości, ale to mnie... Nie, no stąd nigdzie nie dojdę. Tu są jakieś itemy czy coś, nie wiem, gdzieś tam na górze. Trudno. Ciekawe. Ładnie. Dobra, odpocznę, no. Niech będzie w ogóle 9 flaszek. Nieźle, nieźle. Most jest zrujnowany, więc jestem ciekaw. Czy to będzie jakiś... plama krwi. Podejrzane. Bold Drake, talizman, ochrona przed błyskawicami. Jeśli mam zgadywać.
Tak, opis taki sam jak reszta tych ochronnych. Muzyczka się zmieniła. O! Ciekawie to wygląda. No to aż się prosi o jakiegoś mini bossa albo coś. Stormhill znowu? Sztormowe wichrowe wzgórze. Ha. Co to są za resztki? A raczej czego? Są plamy krwi, więc myślę, że to może być dobre miejsce do PvP. Blisko ognisko, nie ma żadnych mobów. No. Podejrzewam, że... Aha, kolejny gigant. Rozumiem. Samonować się nie da. Czy ten będzie też taki... Właśnie, trzeba było nie podchodzić. Follow-upy macie. Nie no, z dwoma nie będę walczyć, tym bardziej, że jeszcze ktoś tam strzela. Z tyłu. Więc zresetuję sprawę. No jednak są moby, no ale... Kawałek dalej. Czyli trzeba powolutku, pomalutku. Chwila, 13 tysięcy. Stać mi na level, podejrzewam. Żeby się nie zmarnował. Ostatnio jeden do wigoru wrzuciłem. Może teraz do staminy, endurance'a. A tak w miarę równo leveluje te wszystkie fizyczne staty. Tam jest ta wieża. To są szczątki tych jakichś golemów. Ciekawe, czy da się to na wszelki wypadek, w razie gdyby miało ożyć. O, dobra, ten wstaje, więc poczekajmy na niego. Gdzieś tu. Kuźwa, oba wstają. Nie da się ich... o kurde. O... No tak, podwójny atak, zapominam. Myślę, że postaram się przez to przebiec. Może to być kiepskim pomysłem. Regeneracja. Co? Dziejecie ogniem? Fajnie. Aha. Ałe, gigantyczne jest tej strzały. Mam nadzieję, że ten łucznik jest w miarę łatwy do zabicia. Tak jak ten poprzedni. Kuźwa. Chyba tak. Okej. Dobra, nie chce mi się krytyka próbować. Great Arrow. Czy to jest jakiś portal? Co to jest? To jest portal. Dobra, później się wami zajmę. Do widzenia. Ciekawe, czy mogę w trakcie walki. Nawet mogę. Czyli w ten sposób się tam dostaniemy. Uuu.
Głupio wam. Teraz. Później ich może zabiję, zobaczę co... Czy cokolwiek dropią. No dobra, zobaczmy czy to jest otwarte, bo... Bo to jest główne pytanie. Powinno być otwarte. Jeśli mam runę. Boska wieża Limgrave'u. To jest siła, żeby takie drzwiczki ruszyć. Ładnie tu. Try jumping, oczywiście. No, w sumie jestem ciekaw. Może nie da się tutaj zabić. Lever. Czy to jest winda? Pewnie tak. Co tam za jakaś czarna mamba? Co to było? Czy to jakieś dymy klipują przez podłogę? Trochę dziwnie to wygląda. No treasure chest. Dobrze. Co to jest? Trochę jak jakiś ten Lord Vessel. O nie. Czyli nie tutaj się to robi. Dobra, jedziemy w dół. Przepraszam, w górę. może da się tam zeskoczyć gdzieś na okienko. Nawet wysoko. To jest płytka, która przyzywa windę. Co to za mgła? No, nie widziałem jeszcze żadnego ukrytego przejścia, więc... ognisko. Ha. W sumie nie chciałem odpoczywać, ale tak mi się klikło. Nie ma opcji rozmowy z Meliną. Wysoko. Elden Ring. Do widzenia. Oho. Widzę tutaj dwa palce. Sick trio. Czy to są kolejne dwa palce? O co chodzi z tymi palcami WTF? Czy są palce tego Greater Wheela? Może to są nogi? Najpierw trzeba oczywiście obejrzeć wszystko. To jakieś świecące, żarzące się kamienie.
No to chyba są dwa palce skamieniałe. O co z tymi palcami chodzi? Aha. Na 100%. Nie wiem, wyglądało, że być może, ale raczej nie. Dobra, nie ma co tutaj chyba tracić czasu. Plama krwi tu. Może tu się da PvP-ować. No dobrze, przywróćmy moc naszej większej runie. I cóż to teraz nam dało? Halo? Cóż ta runa nam daje? Podwyższa wszystkie staty. Okej. Ta wielka runa była jakimś fundamentem Elden Ringa z jego środka. Pierwszym półbogiem był Elden Lord Godfrey, tak. I jego potomstwo, złota linia. Się jakoś używa, czy po prostu? Ale właśnie, no niby zwiększa staty, ale co to znaczy? Jakie staty? Atrybuty. Co to są atrybuty? No, moich atrybutów typu wigor, siła i tak dalej mi nie zwiększyło. Więc nie wiem. No dobra. Spoko. Teraz pytanie, tak, jeśli by rzucić okiem na mapę, czy gdzieś jeszcze są takie wieże widoczne? Tu jest jakaś wieża. A tutaj jeszcze spora część w ogóle nie odkryta. Dobra, nie ma co. Niech no pomyślę. Nie mam na razie pomysłu, jak tam w zamku do tych jeszcze jakichś ukrytych miejsc dojść. Tam, gdzie była ta balista, jeszcze jakieś itemy. Może jeszcze poszukam przez chwilę. Dobra, odpocznijmy. Może coś tu trzeba zrobić przy ognisku? Great Runes. W ten sposób. Rune Arc. To było do kupienia w okrągłym stole. Jak to działa? Dobra, runy możemy ekwipować. Jak rozumiem, tylko jedną naraz. Ile tam ich było? 12 sztuk możliwych. Jak teraz moje staty wyglądają? Nijak. Nie widzę zmiany. Dobra, nie wiem, zrobię sobie screenshoty. Czy tak się robi screenshot? Może tak się robi screenshot. Tak, jest z runą. Właśnie jest pokazana runa. A jak ją zdejmę? Nie mogę z equipmenta, muszę przy ognisku. Odekwipujemy. I teraz wyglądam tak. Nie wiem, nie widzę na okrużnicy, może jestem ślepy. Ale to sobie porównam już. Na spokojnie. Na razie ją założę, bo czemu nie?
Może kupię ten jakiś Rune Arc. Czy on jest jakby... Nie wiem właśnie, czy to jest jednorazowego użytku do zmiany runy, czy co. Nie wiem. Okej. Okay. Widzę, że są wrony. Idziemy po moście. Mówią, że jest jakiś item. Potencjalnie. Dużo tych wron. No nie, znów trzeba będzie farmować te... no... kości. Bo się wystrzelałem dosyć mocno. Nie wiem, czy te wszyscy, czy wszystkie te ptaki są... agresywne. Czy nie? No nie wszystkie. Ale pióra potrzebuje. Raptor? Co to znaczy? O! Cienie się zmieniają, wow! Czyli słońce faktycznie wędruje. Tak no... w czasie rzeczywistym. Nice. Czy to jest jakiś lepsiejszy ptak, czy nie? Chyba nie. No jest jakiś item. Just getting started. Czy będzie jakiś olbrzym? O nie! Spudłowałem. Aha, super. I co, i tyle? Kluskuł, co ty robisz? Tu będzie teleport z powrotem. Jeśli tak, to da się w miarę łatwo tego łucznika zabić na początek. O, co? Nie ma teleportu? Ha. Smutek. Gdybym tylko miał palce, no. O, a ten co zbagował się? Pudło. No nic. Ha, nie ma teleportu. Tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy da się stąd zejść. Chyba nie. O, tu jeszcze jest item. Lepsiejsze piórko. No dobra. Myślę, że tutaj na razie zakończę. Czas zrobić jakiś obiad. Może zabiję tych olbrzymów, tam golemów po drugiej stronie. Zobaczę, co mi tak naprawdę ta większa runa daje a propos statów. I co? Co potem? Myślę, że potem spróbuję tutaj w Mistwoodzie podziałać. I ogólnie to dogłębnie przeszukać cały ten obszar. Może jeszcze znajdę jakieś nieodkryte rzeczy. No, no, w zamku wciąż pozostają jakieś tajemnice. Właśnie zamknięte drzwi. Może ten gatekeeper coś wie? Czarodziej. Właśnie, może... O, tak patrzę na zamek i nie ma tutaj ikonki czarodzieja, tego Rudziera, czy jak mu tam było. Zniknął?
Przeniósł się gdzie indziej. No nic. To by było na tyle. Okej, znów miałem kilka dni przerwy. W międzyczasie farmiłem sobie. Pozaznaczałem sporo ciekawych rzeczy na mapie, które zamierzam teraz zbadać, ale oczywiście chodziłem też po zamku. Znalazłem ten jeden item, który był gdzieś tutaj przy bramie, jak się tam wchodzi. No i odkryłem tam właśnie, chyba już wcześniej nawet, nie wiem, jakieś białe, no białą ścianę mgły, czyli no zamkniętą przez impy, ale za cholerę nie mogłem znaleźć, gdzie to się kuźwa otwiera. No i ostatecznie nie wiem, ile mi to zajęło, ale myślę, że co najmniej godzinę łażenia po zamku we wszystkie strony. Okazuje się, że to jest tu. Chyba mnie widzą. Czy nie? Tu! Piwniczka. Ktoś mnie widzi? Może nie. Kusznik coś jest podejrzliwy. No dobra. Skoro jesteś podejrzliwy, to umrzesz. Aha, oczywiście, kuźwa. Teraz cała brygada się tu zleci. Ten wali bombami. No już następny, kuźwa. Dobra, umrzyj. A z tobą to na razie nie chce mi się bawić. Może przyjdziesz, może nie. Mimo tego trąbienia jakoś wielu ich nie przyszło. No, chodź trochę, bo nie chcę tam wychodzić na cały dziedziniec. Aha, chyba dał sobie spokój? Nie, nie dał. O ty ćwoku. Dobra, o, Torchpole. W sumie już takie coś zlutowałem podczas tych moich zamkowych wypraw. Nie można podnosić nad głowę. No, nie wiem, czy lepiej oświetla. W międzyczasie jeszcze znalazłem Large Club. To było gdzieś zupełnie tam w okolicach pół ludzi, gdzieś na mapie. Tam, gdzie pewnie już wielokrotnie byłem. Nie wiem, czy wielokrotnie, ale z innych rzeczy chyba nic nowego jakiegoś tam nie znalazłem. Resztę nieznanych miejsc sobie zaznaczyłem, żeby je dopiero na nagraniu odwiedzić. Tak, to jest kuźwa to. Szczury widzę. No, oczka mu się świecą, przynajmniej jednemu z nich. Ciekawe. No, nawet twarde te szczury. Myślałem, że jeszcze przeżył. No, latają tutaj jakieś takie iskierki. O co chodzi? Pytanie, kuźwa, czy ja mam klucz? To jest dobre pytanie, bo wcale nie jestem, nawet nie sprawdziłem tego bardzo sprytnie. Jakaś nereczka, czy tam wątróbka. Trzeba jednego. Okej, mam. Tak, to jest to miejsce. Co tu będzie? Po prostu itemy jakieś, skrzyneczki widzę. Byłby troll, gdyby tu była jakaś pułapka albo coś. Godskin Prayer Book. Okej, zaraz zobaczymy. Jakieś cuda. Godslayer Seal. Jakiś amulet zabójcy bogów. Pieczęć, nie amulet. No, whatever.
No tak, to jest katalizator. Można nim bić, ciekawe. Jacyś apostołowie boskiej skóry. Zdobiona obsydianem. Powiada się, że reprezentuje manipulację ciemnym płomieniem. O, czyżby to były te czarne czary? Wzmacnia konkretnie jakiś typ tych inkantacji. Godslayerowe, czyli pewnie te, które właśnie znaleźliśmy. Ups. Właśnie takie są moje staty. Nie wiem, chyba wbiłem level czy dwa. Inwentory. Przegapiłem? Przegapiłem, to powinno być w key itemach. Jest. A, Black Flame Blade. Czyli faktycznie jakaś czarna magia, dosłownie. Czarna magia, z tego co widzę, służy do zabijania bogów. Czyli, no dobra, to w zasadzie było tyle, co tutaj w zamku chciałem. Może tam jeszcze wkleję gdzieś w międzyczasie, bo nagrałem jak się dochodzi. Nie, to jest dokładnie ten item przy bramie. O. Więc można albo tędy, albo inaczej zeskoczyć gdzieś tam z góry. Z tych takich rusztowań tutaj na dół. Właśnie tak zrobiłem na początku i się zastanawiałem, jak tą cholerną białą ścianę otworzyć, bo z tej strony się nie dało. Cyclader. No nie wiem, czy to jest rozsądne. Tak czy inaczej. W zamku to chyba wreszcie wszystko. Nie wiem, może jeszcze coś pominąłem, ale już tak go przekopałem wzdłuż i wszerz, że myślę, że to faktycznie jest koniec. Także pójdźmy do okrągłego stołu, co? Oddamy książkę. Gdzie jest nasz kleryk? Nie z tej strony. Is a work of heresy. Heresia. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Zaklęcia niepochodzące z drzewa. Już była ciemność wcześniej, ale to było zaklęcie sług dwóch palców i coś tam. A to jest kogoś innego, jakiś właśnie apostołów złotej skóry. Chwila, któryś z tych... czy chodzi o tych, którzy zabili tego pierwszego w intrze? Właśnie złotego. God... jak on tam się nazywał? Nie Godfrey? Może Godfrey? Czy to jest co? Wzmacnianie broni? O, nie ma delaya. Ciekawe. O! Po zadaniu obrażeń wciąż ma takiego dota jakiegoś robi, że przez jakiś czas jeszcze obrażenia się są zadawane. To po prostu czarny płomień. Ale to nie jest jak w jedynce chyba, tylko jakiś bardziej fireball. Można charge'ować. May the golden order shine through you. Pewnie tutaj. Zaraz, ile mam kasy? 2900. Chyba nie jest. A! Nie stać mi. No i tak, sprawdziłem też, o co chodzi z tą wielką runą,
którą sobie założyłem, a która mi, jak sprawdziłem na screenshotach, nie dawała absolutnie żadnego efektu. W końcu, dobra, zgooglałem to i okazuje się, że runy nie dają żadnego efektu, te wielkie, dopóki się nie użyje tego Ark Fragmentu, czy jak to tam się nazywało. Tutaj można było to kupić. Rune Ark, o. Jedna sztuka kosztuje 4000. No i efekt ten trwa tylko do śmierci. Więc... No w sumie jest tutaj napisane, że daje efekt błogosławieństwa tej wielkiej runy przy użyciu. Czyli bez tego ta runa w ogóle nie ma żadnego efektu. Podobno szczury wyrzucają te runarki. Być może. Ale na razie nie będę się tym przejmował. Jak tam stoimy z materiałami do upgrade'ów? Trochę mamy, ale chyba potrzebuję tych trzeciego levelu, żeby halabardę wzmocnić. Wydaje mi się, że zacząłem Claymora wzmacniać. Może sprawdzę, czy się da bardziej jakoś tam. Powinno się chyba dać. O! Have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long. A god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Przebacz mi, Mariko. Czy on coś mówił, że jest ciężko, ale ma zamiar zabić jakiegoś boga, czy tam... You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Ciekawe, czemu akurat teraz to się striggerowało? Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Tak, tutaj nie możemy. Mogę łuk bardziej, ale nie jestem pewien, czy chcę. Claymora chyba zacząłem upgrade'ować. Myślę, że wzmocnię go tam do plus 5. No i dobra. Coś jeszcze chciałem sprawdzić. Mianowicie. Dobra, jakie to mamy w ogóle skille? Bo przecież zlutowałem ten jakiś inny kamień, który pozwala mi zmieniać affinity, więc tak naprawdę mogę wziąć sobie dowolny skill i dowolne affinity. Chyba, jeżeli dobrze rozumiem. Co tu mamy? Tu mamy kick, ground slam. Jest jakiś opis właśnie. Czemu nie mogę tutaj opisu włączyć tych skilli, kiedy je... No... Kiedy je... aktywuje. To jest to Storm Assault. No, jakieś dużo rzeczy mamy stormowych. Stomp, Storm Caller to chyba... Dobra, zawsze możemy wypróbować. Ponieważ mogę zmieniać ten teraz affinity, to nie muszę wybierać quality na razie. Mogę zostać przy standardzie. Bo quality wciąż mam za małe staty, żeby się opłacało z tego co widzę. No. Zostańmy przy standardzie. No tak, tutaj nie mogę atakować, to jest trochę smutne. Dobra, więc przeniosę się gdzie indziej. Jak mówiłem, mam mnóstwo znaczników postawionych. I plus jeden jakiś chyba niepostawiony. Czy ja na przykład tu byłem? Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze czegoś nie zaznaczyłem. Bo było więcej tych znaczników niż tyle, co tu jest. Kurde.
A może i nie, nie wiem. Tu są trzy. Było ich co najmniej pięć, jak nie więcej. Tu jest jeden. No nic. Waypoint ruinach. A właśnie. Okazuje się, że tam jest Selene. Więc kim była ta uwięziona? Nie rozmawiałem tutaj z nią, więc zobaczymy, o co chodzi. WTF. Czy to jakiś klon tam siedzi? Czy co? Nie mam już żadnej tutaj opcji na ten temat. Dobra, sprawdźmy skilla. Okej, okay, coś takiego. Ale właśnie, nie mam dużo many, więc... Nie sądzę, żeby to mi się jakoś bardzo przydało. Ale możemy to zmieniać do woli, tak naprawdę. Był Storm Assault. Storm Caller, zobaczymy, co to jest. A, to. I co, i tyle? Nie ma jakiegoś follow-upu? Jak robiły to te moby, to mogły jakoś tak skakać do przodu. Nie wiem, może to coś innego jest. Dobra, sprawdzimy stomp. Aha. No to jest dobre właśnie jakieś... Znaczy, nie wiem, czy dobre, ale widzę, że mało many zjada. Jak na przykład właśnie jakieś szczury czy wilki nas otoczą. W razie czego... A z innych rzeczy... No mógłbym na przykład takie rzeczy... Ha, to jest ciekawe, to mogę wziąć sobie tego skilla, który jest... Jakiś tam dziwny, ale zostawić normalne skalowanie. To już jest dosyć interesujące. Ha, i to przyciąga do mnie. No z halabardą to akurat niekoniecznie chciałbym przyciągać moby do siebie, ale... No, widzę... Pewne potencjały. Sacred Blade. Kick, Ground Slam. Jakieś trusty. Zostawmy. I tak za bardzo nie będę używał tych skilli, no bo nie mam many na to. Gdzie była ta Selene? Selene klon. Gdzieś tu? Nie pamiętam, czy w tej dolnej sekcji, tu? Jest Selene. Witchbane Ruins. Dobra, przejdźmy się tam jeszcze raz na szybko. Bo czegoś tutaj nie rozumiem. Jest napisane, że to jest ona, Sorceress Selene. I tutaj... I... Gdzie jest Waypoint Ruins? I tutaj. Więc no nie rozumiem czegoś. Troszkę. O co chodzi? Gdzie to było? Tu na dole. Co? Tam? Tam. I co? Nie ma tam już tego czegoś dużego, co tam było wcześniej? Halo? Nie mogę gadać. A, jednak jest. Pozwolicie, że was zignoruję wszystkich. No i siedzi tutaj.
Czyli co, nie atakować? No ma to sens. Ale zupełnie nie rozumiem. Serio? Okej, wy nie jesteście, nie umarli. Więc chociaż tyle. No dobra, mogę się teleportować, póki mnie tam nie ten... nie ścigają. Ale jeszcze chyba w tych Waypoint ruinach, gdzieś tu w okolicy coś było, co chciałem zobaczyć. No to będzie taki dosyć chaotyczny odcineczek pewnie. No, bardzo podejrzane to wszystko. Co tu się dzieje z nią? Tu jest kwiatek. Kwiatka zignorujemy. Może to nie tu było. Na pewno Mistwood cały tutaj jest do obadania i z tymi niedźwiedziami i wilkami. O. Bo tak w sumie zobaczyłem, że w środku Mistwoodu jest drzewo małe. Małe, ale jest. Z tym duchem chyba już rozmawiałem. No, nafarmiłem trochę właśnie tych tam kości i tak dalej, piórek. Więc dobra. Tutaj jest jakiś znacznik. Myślałem, że więcej tych znaczników było, bo one znikają, kiedy się bardzo blisko do nich podejdzie, więc może do tych znaczników w sensie. Więc może przez przypadek sobie jakiś usunąłem. Wiem gdzie, który chyba jest usunięty. Ale kurde. To musiałbym zobaczyć własnymi oczami, że tak powiem, gdzie to było.